Marszałek województwa dolnośląskiego uhonorował brązowego medalistę zapaśnika Damiana Janikowskiego. Wciąż trwają poszukiwania fryzjera oskarżonego w procesie o korupcję w piłce nożnej. 8 września we Wrocławiu zagra kultowy zespół Kult i Kazik Staszewski. Magda Furman, witam Państwa. Zaczynamy od akcentu olimpijskiego. Jest jedynym ze szczęśliwej dziesiątki olimpijczyków, którzy przywieźli do Wrocławia medal z igrzysk w Londynie. Wrocławianin Damian Janikowski, brązowy medalista w zapasach do 84 kg w stylu klasycznym, spotkał się we wtorek z marszałkiem województwa dolnośląskiego. W opinii fachowców jechał na Igrzyska Olimpijskie do Londynu w roli kandydata do medalu i udało się. 6 sierpnia wrocławianin Damian Janikowski zdobył brązowy medal w zapasach w kategorii do 84 kg w stylu klasycznym. Jechałem tam jako po prostu każdy inny zawodnik, chciałem pokazać się z jak najlepszej strony. Nie myślałem generalnie o medalu, ja myślałem o pierwszej wygranej walce, później po pierwszej wygranej myślałem o drugiej walce. No i tak z walki na walkę po prostu myślę o tych walkach. Nie można wcześniej myśleć o medalu, bo tak naprawdę człowiek czy zawodnik może się spalić. Damian Janikowski jest jednym z 10 zawodników reprezentacji Polski, którym udało się zdobyć medal podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Jednym z ojców sukcesu jest z pewnością klubowy trener Damiana Józef Tracz. Na zawodach dreszcze, chwile radości, wybuch radości. A teraz no, dużą satysfakcję i że wiele lat ciężkiego potu przyniosły sukces. We wtorek podczas spotkania z marszałkiem województwa dolnośląskiego brązowy medalista i jego trener otrzymali za olimpijski sukces nagrody finansowe. My też chcemy pokazać, że doceniamy tych, którzy potrafią walczyć o najwyższe laury na najważniejszych imprezach światowych. Stąd ta nagroda zarządu województwa przyznana jednogłośnie. Uważam, że trzeba pokazywać, że najpierw jest ciężka praca, walka, a potem jest sukces, sława, to co wszyscy lubimy najbardziej. Choć do następnej olimpiady pozostały 4 lata, Damian Janikowski już dziś deklaruje, że z pewnością będzie chciał w niej uczestniczyć. Trenuję dalej i myślę, że do Rio spokojnie jeszcze będę trenował w jakiś sposób, może i nawet lepsze medale będę zdobywał. Czego z pewnością w imieniu wszystkich fanów zapasów i sportu w ogóle szczerze życzymy. A teraz groźnie wyglądające zderzenie tramwaju z samochodem ciężarowym przy wjeździe na autostradową obwodnicę Wrocławia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Rozbita przednia szyba tramwaju i ślady wgniecenia na tirze. Do kolizji doszło kilka minut po godzinie 13 przy wjeździe na autostradową obwodnicę Wrocławia. Tramwaj linii 20 jadący w kierunku Leśnicy uderzył w samochód ciężarowy, który z kosmonautów skręcał na AOW. Z relacji świadków wynika, że błąd popełnił kierowca tira, który nie ustąpił pierwszeństwa. Tramwaj miał pierwszeństwo i tirem wyjechał mu prosto przed tramwaj i przyłożył kierowca i tyle. Dobrze się nikomu nie stało tak za bardzo. W wyniku zderzenia na szczęście nikomu nic się nie stało. Pasażerowie, którzy jechali 20, byli jednak w szoku. To wyglądało w ten sposób, że rozpędzony tir jechał tak szybko, że ja zdążyłam się złapać za ten i nic mi nie jest. I zatrzymał się? I zatrzymał się. Przyczyny wypadku oraz sprawcę ustali policja. W tym miejscu wypadek nie trudno. Rzadko kiedy włączona jest tu sygnalizacja świetlna, na co kierowcy skarżą się od kilku tygodni. Póki sytuacja się nie zmieni, trzeba zachować szczególną ostrożność. Jak udało się ustalić, sygnalizacja świetlna wciąż nie działa, a do sprawy wrócimy w najbliższy czwartek. Kolejne informacje. Ryszard F., pseudonim fryzjer, wciąż nieuchwytny. Pomimo nakazu aresztowania wydanego przez wrocławski sąd okręgowy, oskarżonego nie udało się odnaleźć. Policjanci z Wielkopolski przyznają, że nakaz aresztowania wydany na początku sierpnia jeszcze do nich nie trafił. Nasuwa się pytanie, czy ktoś w Polsce ściga fryzjera? Był nakaz doprowadzenia na badania, fryzjera wciąż nie ma. Ryszard F., oskarżony w procesie dotyczącym korupcji w polskim futbolu, od miesięcy skutecznie unika wymiaru sprawiedliwości. Nie stawia się w sądzie, nie pojawia się na badaniach. Rozprawy przesuwane są już od pół roku, dlatego Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał nakaz aresztowania. Wielkopolska policja, która powinna zająć się sprawą, twierdzi, że żadnych czynności w tym kierunku nie prowadzi, bo nakaz do nich jeszcze nie dotarł. Czekają na wyznaczenie nowego terminu doprowadzenia fryzjera
fryzjera na badania lekarskie. Kolejne polecenie ustalenia miejsca jego pobytu lub list gończy. Ten może zostać wydany dopiero jeśli próby aresztowania okażą się nieskuteczne. Ryszard F. ma stanąć przed sądem w procesie, w którym oskarżonych jest 113 osób. 15 sierpnia zmieniają się przepisy w sprawie obywatelstwa polskiego. Zmiany będą bardzo korzystne dla cudzoziemców, którzy chcą uzyskać polskie obywatelstwo. Zmniejszy się czas potrzebny do uzyskania dokumentu i nie trzeba będzie zrzekać się dotychczasowego obywatelstwa innego państwa. Przyznanie obywatelstwa polskiego to zawsze ogromne przeżycie dla tych, którzy od tej pory mogą legitymować się polskimi dokumentami, tak jak rodzina Piusza pochodzącego z Indii. Od roku są już obywatelami Polski. To obywatelstwo da dużo dla moich dzieci, bo to oni już tu się urodzili, tu mieszkają, tu będą chodzić do szkoły, studiować i przede wszystkim to jest dla nich. Ja się urodziłem w Polsce i czuję też się tak jak tata od dawna Polakiem. Od 15 sierpnia zostać obywatelem Polski będzie łatwiej. Tego dnia wchodzi w życie ustawa o obywatelstwie polskim. Nie trzeba już 5 lat przebywać legalnie na terenie kraju. Wystarczy 3-letni pobyt i spełnienie określonych warunków. Pojawiają się nowe przesłanki. Cudzoziemcy muszą przedstawić tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, stabilne, regularne źródło dochodów. A więc szereg rzeczy zostało uszczegółowionych. Pozwoli to ujednolicić przepisy w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. To ważne, zwłaszcza że obywatelami Polski chce zostać coraz więcej osób. Jedynie w tym półroczu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło więcej wniosków niż w całym ubiegłym roku. Dopuszczalne jest posiadanie 2 lub więcej obywatelstw. To jest jakby zmiana ideowa, bo do tej pory było tak, że tylko i wyłącznie można było mieć obywatelstwo polskie, jeżeli ktoś chciał mieć obywatelstwo polskie, ten cudzoziemiec musiał się zrzec dotychczasowego. Ważną nowością w ustawie jest ponadto wprowadzenie możliwości przywrócenia obywatelstwa polskiego osobom, które utraciły je przed 1999 rokiem. Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Wydział Spraw Społecznych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zmieniła zdanie i wprowadziła dodatkowe oznakowanie na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Dzięki temu kierowcy nie mają już kłopotu z dojazdem m.in. do trasy Zgorzelec-Katowice. W Magnicach, gdzie jest wjazd na obwodnicę Wrocławia, zamontowano takie dodatkowe znaki z informacją, jak dojechać do autostrady A4. Często pojawiła się taka sugestia wśród kierowców, że wjeżdżając na AOW nie wiedzą, ile jeszcze węzłów mają przejechać, aby dotrzeć do autostrady A4, która pozwala dojechać w stronę Niemiec bądź Górnego Śląska. Podobnie było w przypadkach kierowców jadących od strony na przykład Zielonej Góry. We Wrocławiu błądzili, szukając dojazdu przez AOW na A4 i jechali przez centrum miasta. Na obwodnicy nie będzie natomiast informacji z podaniem nazw czeskich czy niemieckich miast, co jest ważne dla kierowców jadących za granicę. Przede wszystkim autostrada jest oznakowana miejscowościami kierunkowymi. Stąd Warszawa i Kudowa Słone, czyli przejście graniczne na drodze numer 8. Podobnie wskazujemy również Lubawkę jako miejscowość graniczną na trasie numer 5. Dodatkowe oznakowanie z podaniem informacji o możliwości dojazdu na A4 zamontowano na wszystkich węzłach na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Dolnośląskie powiaty skarżą się na nową ustawę o ruchu drogowym, zgodnie z którą muszą płacić za parkowanie samochodów przejętych na przykład przez policję czy urzędy skarbowe. Gra idzie o pieniądze i to niemałe. Problem może rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny. Miesiącami stoją na ulicach i chodnikach, bo są bez wartości, a właściciela nie można ustalić. Teraz za ich odholowanie i parking muszą płacić powiaty. Problem w tym, że na niektórych parkingach stoją latami. Gra idzie o pieniądze i to niemałe. Dla powiatu wrocławskiego to może być koszt 200 tysięcy złotych. W powiecie oleśnickim należności mogą sięgać 700 tysięcy złotych. Najstarsze nawet ponad 10 lat stoją. Jak za 10 lat za samochód stojący na parkingu za dobę się przeliczy, to już są dziesiątki tysięcy za jeden samochód, a on jest warty 500 zł, tyle co złom. Ale to nie koniec kosztów dla powiatów. Zgodnie z nową ustawą o ruchu drogowym do powiatów po należności zgłaszają się właściciele parkingów. Chodzi o tych, którzy często przez lata mają u siebie samochody przejęte na przykład przez policję czy urzędy skarbowe. Obecnie w powiecie wrocławskim takich pojazdów jest 55, a w sądach toczy się 41 spraw o przewłaszczenie praw własności na rzecz powiatu. Wcześniej nie było umów z powiatem i rozliczały się firmy, które utrzymywały parkingi i holowały te samochody.
A teraz? A teraz jest umowa i oni nas obciążają fakturą. Powiaty mają jeszcze nadzieję na zmianę prawa, tak by nie ponosić kosztów związanych z opłatami za parkowanie pojazdów i zapowiadają, że zaskarżą nową ustawę o ruchu drogowym do Trybunału Konstytucyjnego. Przed nami obchody z okazji Święta Wojska Polskiego i 92. rocznica cudu nad Wisłą. Na rynku we Wrocławiu zaplanowano m.in. wręczenie odznaczeń i medali dla żołnierzy. Będzie także uroczysta defilada i koncert orkiestry wojskowej. Odczytaniem uroczystego apelu do pamięci i oddaniem salwy honorowej, tak w środę 15 sierpnia na Placu Gołębim na rynku we Wrocławiu, rozpoczną się obchody Święta Wojska Polskiego. Podczas uroczystości zostaną wręczone medale i odznaczenia najbardziej zasłużonym żołnierzom. Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się defilada i pokaz musztry paradnej. Obchody zwieńczy koncert orkiestry wojskowej, początek Święta Wojska Polskiego na rynku o godzinie 11. Wcześniej o 10 odbędzie się msza święta w kościele garnizonowym. 15 sierpnia to także 92. rocznica Bitwy Warszawskiej i cudu nad Wisłą. Gaz na ulicach 82 to hasło konkursu ogłoszonego przez Wrocławski Ośrodek Pamięć i Przyszłość. Trzeba zaprojektować uliczne graffiti poświęcone tematowi manifestacji antykomunistycznych. Wybrano już dwa zwycięskie projekty. Pod koniec sierpnia powstaną przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu. Tak, antykomunistyczne manifestacje, jakie miały miejsce na Dolnym Śląsku w latach 80. dokumentują fotografie. Tak z kolei tamte wydarzenia przedstawiają dziś współcześni artyści. To jedna z dwóch zwycięskich prac konkursu zatytułowanego Gaz na ulicach 82. To jest pierwszy tego typu konkurs we Wrocławiu. On ma przypomnieć rocznicę wydarzeń, jakie miały miejsce w 1982 roku we Wrocławiu i w Lublinie. W Lublinie zginęli ludzie, we Wrocławiu też były wielkie, największe w historii PRL-u manifestacje. O tamtych wydarzeniach teraz przypomni uliczne graffiti. Do konkursu nadesłano ponad 20 prac, wygrały dwie. Autorami jednej są Filip Skąd-Niziołek oraz Tonek, a drugiej Marek Laskowski. Te prace są naprawdę na znakomitym poziomie. Moim zdaniem jest to takie już można powiedzieć profesjonalne graffiti. A poza tym chodziło o to, żeby w taki sposób czytelny nawiązywały do wydarzeń, o których mówi nasz konkurs. Oba graffiti po wykonaniu będą dosyć sporych rozmiarów, bo będą miały 2 metry wysokości i 6 szerokości. Powstaną na ścianach ustawionych tu na deptaku przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu. 24 sierpnia na ulicy Świdnickiej wzniesiemy specjalną ścianę, na której te najlepsze prace zostaną wykonane. Także zapraszamy także przechodniów, żeby przez cały dzień praktycznie wtedy interesowali się tym, co dzieje się na ulicy Świdnickiej, a także w tym dniu będzie można, przechodząc właśnie obok tej instalacji i biorąc udział w bardzo prostym konkursie, wygrać bilety na koncert zespołu Scorpions, który we Wrocławiu już 31 sierpnia. Tego dnia we Wrocławiu odbędą się uroczyste obchody rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Nowe brzmienie kultu poznamy już we wrześniu za sprawą koncertu organizowanego przez Polskie Radio Wrocław. Impreza odbędzie się na Wyspie Słodowej. Oprócz legendarnego zespołu posłuchamy wschodzących gwiazd sceny muzycznej Dolnego Śląska. I tam stoi zupełnie pusty nocą. 8 września wrocławska Wyspa Słodowa zamieni się w kultową scenę. Legenda polskiej muzyki rockowej Kult zabrzmi w nowych, unikatowych aranżacjach, przygotowanych przez młode dolnośląskie zespoły. Kult to też przeboje wielkie, niezapomniane do Ani, Level Level Love, Polska i tak dalej, i tak dalej. No i te młode zespoły, dostając pozwolenie od grupy Kult, od Kazika Staszewskiego na to, żeby wzięły się za to i zaproponowały swoje interpretacje. Z utworami Kultu zmierzy się m.in. zespół 13 w Samopołudnie czy Fairy Tale Show, laureaci muzycznej Bitwy Radia Wrocław. Przygotowania do koncertu trwają. Naprawdę, to już z góry mogę powiedzieć, że oni są tak przejęci tym takim aranżowaniem przebojów grupy Kult, że zawsze im to dobrze wychodzi. Odwrotnie, bo niekiedy są tak spięci, że im nie wychodzi, ale tu akurat mamy doświadczenie, że oni są naprawdę nieźli. Jak wypadną młodzi artyści, warto przekonać się 8 września. Całość muzycznego show dopełni Kult z Kazikiem Staszewskim na czele. Nie wiadomo dlaczego, ale dzieci wpadają na najdziwniejsze pomysły, kiedy się nudzą. Jeśli obawiają się Państwo o swoje pociechy, proponujemy wysłać je na bezpłatne wakacyjne zajęcia, na przykład do Domu Kultury Fabryczna.
Do końca wakacji pozostały ponad 2 tygodnie. Dzieci i młodzież, która ten czas spędzi w mieście, a nie chce się nudzić, może skorzystać z oferty Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna przy ulicy Zemskiej. Mamy całą gamę zajęć sportowych, począwszy od zajęć gimnastyki, akrobatyki, zajęcia z taekwondo, zajęcia z boksu dla dzieci starszych, dla młodzieży. Ale pomyślano nie tylko o tych, którzy lubią ćwiczyć. Można też rozwijać swoje umiejętności artystyczne na zajęciach ceramicznych i plastycznych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Popularne zrobiły się zajęcia z tańca, chyba na skutek tego, że bardzo dużo programów telewizyjnych związanych z tańcem nowoczesnym, czy też z tańcem typu hip-hop, jazzowym. I te zajęcia się cieszą dużą popularnością. Wszystkie wakacyjne zajęcia będzie można kontynuować w roku szkolnym. Staram się dotrzeć do jak najszerszej grupy dzieci, w związku z tym, że w przyszłym roku szkolnym być może te dzieci trafią do nas na zajęcie już regularne. Dlatego też te zajęcia są właśnie typowo kierowane dla dzieci, które dopiero zaczynają pewną działalność, pewne zainteresowania rozwijają. Zajęcia w MDK Fabryczna są bezpłatne. Można w nich uczestniczyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15.30. Za chwilę Michał Hamburger przedstawi informacje Sport Game. Rano zapraszamy na 7. Teraz życzę już miłego wieczoru. Do zobaczenia.